Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek. Mam nadzieję, że to będzie bardzo fajny film, ponieważ mam super kalendarz adwentowy z jajkami, niespodziankami. Tutaj w środku znajduje się 11 jajek niespodzianek, ale ja jeszcze troszeczkę, słuchajcie, więcej dokupiłam, także dzisiaj będziemy otwierali jajka właśnie z tego oto kalendarza. Zapraszam do oglądania. Jeżeli lubicie jajka niespodzianki, to poproszę o kciuka w górę. Zaczynamy Kinder otwieranie! Witam kochani z bliska. Oto jest kalendarz adwentowy z Kinder niespodzianką. Został wypełniony jajkami. Tutaj też się trafiały różne inne czekoladki. Ja otwierałam ten kalendarz na moim drugim kanale Glam Paula, gdzie codziennie właśnie miałam kilkanaście kalendarzy adwentowych do serii Vlogmas. I tutaj z tyłu tego kalendarza możecie zobaczyć, co tutaj właśnie mogło się trafić, czyli 11 jajek niespodzianek, oprócz tego jakieś takie czekoladkowe, różne fajne słodycze. No i jest, słuchajcie, seria świąteczna z zabawkami, także mam nadzieję, że uda mi się wszystkich trafić, bo oprócz tych 11 jajek niespodzianek dokupiłam sobie, jedna spadła, dokupiłam jeszcze 4 dodatkowe świąteczne jajeczka, także będzie dzisiaj co do otwierania. Więc słuchajcie, zaczynamy, położę to po prostu, bo się boję, że to wypadnie, jak widzicie, to już ledwo co leży. No i lecimy. Dobra kochani, zaczynamy nie po kolei, czyli po prostu od tej strony i od jajka niespodzianki pierwszego. Słuchajcie, tutaj będę z Wami oglądała etykiety. Tutaj mamy takiego misia i każde jajko ma taką przywieszkę, gdzie można to powiesić na choince. Wydaje mi się, że może być to bardzo fajny pomysł. Tutaj oczywiście czeka już miseczka na czekoladki. I słuchajcie, napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co dostaliście pod choinkę. Na moim drugim kanale Glam Paula zapraszam Was serdecznie. Jest taki film, zostawię Wam link w opisie do filmu, co dostałam pod choinkę, jakie prezenty znalazłam. I tutaj już wiem, bo jest ciemne jajko, to trafi nam się zabawka świąteczna. I słuchajcie, ja wczoraj na kanale właśnie tym, Glam Paula, otwierałam zabawki jajka niespodzianki, też świąteczne edycje, i powiedziałam, że będę otwierać dotąd, aż uzbieram całą serię, bo jak wiecie, ja jestem mega wielką fanką świątecznych rzeczy, więc słuchajcie, nie mogłam się tutaj obyć bez zebrania całej kolekcji. Powiem Wam, że ten taki jakby reniferek czy sarenka już nam się trafił, także to jest nasza powtórka z poprzedniego odcinka. W tym odcinku jeszcze się nie powtórzyło i zobaczcie, oto są rzeczy, które możemy mieć. Na pewno mamy Mikołaja, to pamiętam, ale musimy zebrać wszystko, to jest mój plan na ten odcinek, ale pamiętajcie, że mogą nam się też trafić inne zabawki, także może też czekać nas inna niespodzianka. Kolejne jajko jest zielone i jest, słuchajcie, ono z takim zielonym elfikiem i również ma te miejsce na przywieszkę. Ja w ogóle też robiłam, jak były, kurczę, już mi się jajko w środku rozwaliło, niedobrze. Ja robiłam w Wielkanoc też z takimi właśnie fajnymi wielkanocnymi jajeczkami z przywieszkami odcinki, także też możecie sobie to zobaczyć, ale jeżeli chodzi o świąteczne, no to na świątecznych odcinków mnóstwo jest na moim kanale, słuchajcie, i kalendarze adwentowe otwieram i tak dalej, także zobaczymy, co tutaj nam się trafi i obawiam się, że tego, kurde, mamy już też. Moim zdaniem to jest taki wilczek w fajnej zimowej czapeczce, ale powiem Wam, że on mi się już też trafił we wcześniejszych filmikach, ale i tak się cieszę, ponieważ mamy tutaj same świąteczne zabawki jak na razie i oczywiście do każdej zabawki jest dołączony sznureczek, żeby móc sobie to powiesić na choince. Także już dwa jajka i dwie rzeczy z serii, więc mega nam się poszczęściło. To jest, słuchajcie, kalendarz adwentowy, który ja kupowałam w Niemczech. Także słuchajcie, bardzo mi się on podoba. Nie widziałam takiego w Polsce i teraz mamy złote jajko z Mikołajem. Zobaczymy, co my tutaj będziemy mieli. I jeżeli właśnie chodzi o kalendarze adwentowe, o słodyczach, też był taki odcinek na samym początku grudnia, więc możecie sobie zobaczyć, jak ja tam miałam kalendarze, bo właśnie do tej mojej serii Vlogmas, gdzie codziennie w grudniu nagrywałam vlogi, to tam właśnie się działo i co roku robię coś takiego, więc dajcie znać, kto czeka na kolejny rok. A tą Vlogmas się nagrywa serię do świąt, a ja ją przedłużam, więc teraz też możecie jeszcze dalej oglądać codzienne filmiki na moim drugim kanale. I słuchajcie, tutaj jest jasna zabaweczka, znaczy jasna kuleczka, jasne jajeczko, więc jest to zabawka nie z serii. I coś takiego już kojarzę, bo coś podobnego mi się kiedyś trafiło, tylko że ja miałam wtedy świnkę, a tutaj nam się trafiło coś takiego dziwnego. Nie mam pojęcia, co to za zwierz i tutaj się właśnie ustawia to, nakleja na górze i tak naprawdę jest to tylko taka figureczka, nic się z tym więcej nie robi, więc oto jest, słuchajcie, moja następna zabawka. Halo, ostrość. To jest taka zabawka, jaka mi się trafiła. Pokażę Wam jeszcze na karteczce, co my tutaj mamy zawarte. Okej, więc mogą być takie rzeczy. A nie, no to słuchajcie, to w takim razie ja z tej serii nie miałam, bo ja miałam coś takiego świnka. I to niby strzela? No nie wiem. Ty, no nie wiem. Nie wiem, czy to strzela. Sprawdźmy to. Albo to się może tak odbija, bo to jest takie leciutkie. No to tak może... O, patrzcie na to. To wystrzeli na bank. Uwaga. Za późno puściłam.
Poszło, ale fajowo. Dobra, słuchajcie, następne jajko to już czwarte, więc dosyć dobrze idzie nam dzisiaj otwieranie. Tylko ciężko mi idzie wyciąganie. I tym razem mamy takiego Rudolf czerwononosy. Rudolf pisze każdy w komentarzu, kto może. A słuchajcie, jeżeli właśnie prezentów świątecznych się Was pytałam, jakie macie właśnie prezenty, jakie dostaliście, jakie są Wasze wymarzone. A ja Wam powiem, że jeżeli Wy się mnie pytacie, jaki ja bym chciała dostać prezent, to ja tak naprawdę mam wszystko, co potrzebuję. Cieszę się z małych rzeczy i tak naprawdę jaka rzecz by mnie bardzo ucieszyła z prezentów, no to subskrypcja. Jakbyście zostawili czerwony przycisk subskrybuj na dole, jest taki. Ja zawsze bardzo się cieszę z każdej nowej osoby i z każdej łapeczki w górę. I jeżeli na przykład oglądacie, a nie piszecie komentarzy, to odezwijcie się na święta. Będzie mi bardzo miło. I słuchajcie, tutaj mi się trafiły puzzle. Ja z puzzli miałam już, słuchajcie, krokodyla. Miałam tego krokodyla na pewno, także cieszę się, że tutaj jest coś innego i inne puzzle do składania, także już zabieram się za to i jak złożę, to się do Was odezwę. I oto jest, słuchajcie, nasza małpka z wodospadem i z banankami. Jak coś to zauważyłam, że z drugiej strony jest inny obrazek na puzzlach i trochę się męczyłam, żeby złożyć to, także łapka w górę by się należała za to. I ciężko się składały te puzzle, bo jakoś się nie trzymają razem. I słuchajcie, kolejne jajko, niespodzianka, tu się kryje coś zielonego. Co to będzie? Słuchajcie, Renifer znów ponownie nas wita. Rudolf czerwononosy. Czy będzie tutaj, słuchajcie, zabawka świąteczna? Trzymajmy kciuki. Z tego co widzę, będzie. Także mam nadzieję, że coś nowego, coś czego jeszcze nie mamy. Na to bym bardzo liczyła i uwaga, coś dużego tutaj jest. Ciężko się otwiera. I jest to, słuchajcie, Mikołajek, którego chyba... A nie, ja mam innego Mikołaja. O! Dokładnie, ja nie mam na takiej przywieszce, nie mam na tej gwiazdeczce, tylko na czymś innym. Także superancko, trafił nam się tutaj nowy stworek do naszej kolekcji. I tak on wygląda, proszę bardzo, łapki tutaj wyciągnął i jedzie jechanka. I oczywiście możemy go też przywiesić, także bardzo cieszę się z kolejnej nowej zabawki. Tutaj możecie zobaczyć do niego karteczkę, tak to wygląda. I słuchajcie, następne jajko, które nam się tutaj kryje. Jest to jajko czerwone, nie, różowe, różowe z Mikołajem i Mikołaj tutaj trzyma dzwoneczek i wiewiórę, tym razem nie prezenty. Mój ulubiony kolor to różowy, więc oczywiście nie mogę się powstrzymać, żeby tutaj otworzyć w pierwszej kolejności te jajeczko. Mam jeszcze tutaj inne jajka przygotowane poza kalendarzem, także pamiętajcie i oglądajcie do końca, bo na końcu zawsze najlepsze rzeczy i tutaj tym razem będzie zabawka. Nie serii. Sprawdźmy co ciekawego, czy może coś innego. O, tego na pewno nie miałam. Nie kojarzę takich rzeczy, żeby... A nie, chyba było. Dobra, już wiem co to jest. Słuchajcie, to jest taki ludzik do malowania, tylko nie miałam w tym kolorze. To jest taka małpeczka. I uwaga, tutaj jest główka i na główce jest pędzelek. Dodatkowo mamy tutaj do otworzenia. A czym ja to otworzę? Dobra, słuchajcie, znalazłam nożyk. Mówiłam, że nie kojarzę czegoś takiego, bo jak mi się w Polsce, w polskich jajkach, niespodziankach trafiały takie rzeczy, to one chyba w foliach nie były zapakowane. I słuchajcie, tutaj mamy różne kolorki i możemy sobie malować. Także to są stworki do malowania, więc fajne. Bardzo fajne, takie kreatywne zabawki. I kolejne jajko tutaj się na górze kryje. Zobaczmy, co w środku jest. I słuchajcie, mamy tutaj pingwina. O, słuchajcie, Kinder Pingui. Ja to lubię, to było dobre. Ja to lubię, ziom. I dobra, jest takie niebieskie właśnie jajeczko. W ogóle fajnie by wyglądała kiedyś taka choinka z Kinder jajkami powieszonymi na niej. Czy wy widzieliście kiedyś taką? Bo ja nie. I wydaje mi się, że byłoby to naprawdę spoko. I mamy tutaj zabawkę z serii. Ciemne jajo, więc musi być tutaj, trafić się nam coś. I mam nadzieję, że coś, czego jeszcze nie było. Cóż to jest? I chyba nie mieliśmy tego. A nie, jest to ten lis znowuż. Ojejku, słuchajcie, no ten sam. Widzimy go. Ten sam, który był poprzednio, ale zamontujmy go, więc w sumie wiecie, że ja mam już tych lisów chyba 3, jak nie 4. No i dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy u Was się tyle powtórek też trafiało, czy nie. Mam nadzieję, że nie. No i lecimy, słuchajcie, dalej. Na całe szczęście dużo jajek sobie przygotowałam, więc mamy zapas do otwierania i otwórzmy sobie może tutaj te niebieskie. I niebieskie, słuchajcie, to jest bałwanek, także taki oto fajny, w sumie do kalendarza ładnie też pasuje. Mam nadzieję, że bałwanek nam przyniesie szczęście w dzisiejszym odcinku. I uwaga, cóż tutaj będzie, a wiecie ile mam jajek, tutaj już ile mam czekolady. O, jest, słuchajcie, jest zabawka z serii, bo tutaj widać dużą różnicę między tymi jajkami a tymi, ale
Miska już jest wypełniona aż po brzegi, gdzie ja później zmieszczę kolejne jajka. Chyba będę musiała zrobić przerwę i zjeść. Jej! Tego jeszcze nie mieliśmy. Słuchajcie, co to jest? To jest świąteczna sowa. Dokładnie tak, to jest świąteczna sówka UU w czapeczce. I tutaj mamy niebieską podstawkę, więc takiej podstawki też jeszcze nie miałam. Z tego co kojarzę, miałam tylko zielone i żółte. Także czekałam na sowę. Doczekałam się, bardzo się cieszę, więc coraz mniej tutaj nam zabawek brakuje do naszej świątecznej kolekcji. Tak to wygląda, jak widzicie, proszę bardzo. I lecimy dalej, dobra. Zostało nam tutaj jeszcze 3 jajka w tym kalendarzu do otwierania i wybieram sobie tutaj stąd. I uwaga, jest różowe jajko i różowa wiewiórka. Wcześniej właśnie nasz Mikołaj w tym różowym jajeczku trzymał wiewiórkę, także wiewióreczka musi być też oddzielnie, jak najbardziej. I czekolady naprawdę jest mnóstwo tutaj. Zaraz chyba zjem ją. Będę go zjadł. Mięsny jesz, ty go zjesz. Będę jadła czekoladę. O, co to jest? Czegoś takiego nie miałam. Dobra, zobaczmy na początku kartkę. O co tutaj chodzi, bo trafiła mi się tylko jedna część. I to jest taka figurka, która też będzie strzelała chyba, jak widzicie. I mogą nam się trafić różne. Po prostu ją się jakoś tak wykręca, z tego co widzę. O. I to powinno jakoś lecieć? Albo można to postawić? A nie, to będzie leciało, zobaczcie. No, tylko się zatrzymało o kalendarz, ale pokażę Wam z bliska. Taki trochę dziwny stworek, taki glutek. Może taki właśnie slim. Dobra, także mamy kolejnego glutka. Glutka, pęputka i kolejne jajko, to weźmy sobie czerwone. Jak już było różowe, to niech będzie czerwone. I mamy tutaj jajko misia. Misiu, misiu, dzień doberek. Cóż nam dzisiaj tutaj zapodasz? Jaką zabaweczkę? Mam nadzieję. Powiem Wam, że już mi się święta chyba będą kojarzyły z jajkami niespodziankami. Naprawdę. Bo tyle ich w okresie świątecznym otwieram, że mówię Wam, musicie mi koniecznie napisać w komentarzu, co można zrobić z czekoladą z jajek niespodzianek. Bo wiadomo, ja często tutaj znajomym czy rodzince daję tą czekoladę, z chęcią jedzą, ale tego już jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Więc może znacie jakieś pomysły, czy może jakieś desery, czy coś. Co by tu zrobić? Słuchajcie, mamy samochód. Samochód tu go złożymy na odwrót. Pyk i będzie on jeździł. Także może z bliska Wam jeszcze pokażę, tak on wygląda. Coś takiego. Pies mi chrapie tutaj. Jak coś, to z pieskiem sobie siedzimy. Ja nagrywam, piesek śpi. Tak to wygląda. Ja po nocach nagrywam. Więc jakbyście słyszeli dziwne odgłosy, no to to jest pies. Także taki oto samochód. Dobra. I słuchajcie, tutaj w tym kalendarzu jest już ostatnie jajko, niespodzianka. Oddalę troszeczkę i zobaczcie. Już tutaj wszystkie jaja zostały otworzone. O, tak. Wszystkie okienka puste, ale mam jeszcze jajka dodatkowe, tak jak obiecałam. Także możemy sobie kalendarz... No, niech sobie leży. Fajnie tutaj wygląda. A gdzie ja to jajko schowałam? Jest! Już się przestraszyłam, że zgubiłam jajko niespodzianka. Masakra! Zaraz położę jeszcze te, które dodatkowo kupiłam. Także proszę bardzo. I są to właśnie jajka z Niemiec, więc nie wiem, czy w Polsce takie podobne zabawki się trafiają, czy w Niemczech jakieś inne. Zobaczymy. Tu widzę, słuchajcie, coś dużego. Dużo wypełnionych tych rzeczy. I kolejny samochód. Jo, ja myślałam, że będzie, słuchajcie, coś może dla dziewczyn. Ale czemu on tu ma taką gumkę? Tego nie wiem. Dobra, może weźmy instrukcję, bo myślałam, że to jest z tej samej serii, a to chyba jest jakaś inna seria. Więc uwaga. Tutaj ta gumka nakłada się na tego jakby aligatora. Dobra. Więc wygląda to tak, że... Bierzemy i chyba tak musimy to zamontować. Spróbuję znaleźć tutaj jakieś przyczepy. Tutaj tego nie zauważyłam, mam jeszcze naklejki, które mogę tutaj ponaklejać, więc zrobię to. Jest na pewno szyba. O, superancko. Ej, czemu ona się nie chce nakleić? Ale dziwne. Wow. Może mam od tych czekolad jakieś dziwne ręce? No dobra, bo tu widzę, straciłam też jedną czerwoną naklejkę. Więc nie mam pojęcia. I słuchajcie, ogarnijmy tego aligatora. O co w nim chodzi? A wiem! Tutaj, słuchajcie, jest miejsce w środku na niego i możemy sobie go tutaj włożyć i przyczepić za pomocą tej gumki, żeby on nie spadał i on może sobie tutaj z nami jechać. No ale już nie będę tego montować. Każdy wie, o co chodzi. Także, słuchajcie, lecimy dalej z jajkami niespodziankami. Ja tutaj ułożę te, które właśnie mam jeszcze dodatkowe, a mam ich tutaj, jak widzicie, aż 4. Więc czekajmy tutaj na kolejne nasze losy niespodziankowe. Więc otwórzmy sobie może niebieskiego Mikołaja z prezencikami. Mam nadzieję, że będą świąteczne zabawki, please! Oby było tak, bo chciałam bardzo uzbierać tą całą świąteczną serię. Póki co widzę, zabawka będzie nie z serii, to otwórzmy wszystkie po kolei. Słuchajcie, mamy tutaj jeszcze bałwana i kolejne jajko. Tutaj jest z serii, świetnie.
Zaraz wam pokażę, albo jak skończę otwierać te jajka, jaką mam górę jaj czekoladowych. To się nie mieści w głowie. Chyba nigdy nie widzieliście czegoś takiego. Masakra. Niestety nie z serii i oby ten kolejny zielony nam przyniósł serię. Proszę, reniferku. Bałwanek był, był Mikołaj i teraz jeszcze renifer. No, niestety tylko jedna zabawka z serii, to zostawimy sobie tą zabawkę seriową na koniec, tak dla niespodzianki, co nam się trafiło. I lecimy teraz z tymi nowymi. Słuchajcie, kolejny samochód, o co tu chodzi? A samochód jest już złożony, ale mamy do niego tutaj jakiś karton. O co chodzi z kartonem, zaraz się dowiemy. Wiem, że są takie w jajkach niespodziankach takie specjalne, na przykład Kinderka, taką postać Kindera. Takiego ludzika można trafić raz na bardzo wiele jajek, także jestem ciekawa. I słuchajcie, tutaj jest po prostu taka zabaweczka, to można to do góry podnieść, coś takiego pokazali, ale nie chcę tego popsuć. O, jest i tu coś można chyba schować, albo zrobić po prostu długi samochód. Tak to wygląda, a ten pasek jest po prostu tylko po to, żeby stworzyć takie tło. Więc tak naprawdę, ej, co to się trafiło, to jest do tego? Tak, to jest do tego. Zobaczymy, czy tamte naklejki były jakieś pechowe. Czy były po prostu złe, czy tutaj uda mi się coś nakleić, bo tutaj na boki powinno się to naklejać. I tu się fajnie nakleja, więc tamte naklejki były jakieś dziwne. Dobrze, ja sobie tutaj ponaklejam z boku, więc mamy kolejną furę. Ja za samochodami takimi nie przepadam, wolę takie na żywo samochody, bo ja jestem kierowca rajdowca, ja dużo samochodem jeżdżę. To jest taki nieznany fakt o Gran Pauli. Gran Paula uwielbia jeździć samochodem, mam swój samochód, super się nim jeździ, także tak to wygląda. I słuchajcie, mamy tu jakieś drzewo i małpki. Coś z małpkami kiedyś miałam, ale chyba nie to, chyba coś innego. Co tu się dzieje? A, chyba jednak to było, więc robimy sobie tutaj taką dżunglę. Zaczepia się tak i słuchajcie, tu się ustawia te małpy. One sobie mogą tu chodzić, można to wyginać, można zrobić bardziej tak i tak dalej. Można je zaczepić też ogonem, o, łapami też mogą być zaczepione. Różne są tutaj sytuacje, więc to są nasze małpki. I mogą się też trafić inne zwierzątka, które będą właśnie tak wisiały, na przykład kameleony. Zawsze chciałam spotkać kameleona, powiem wam szczerze. Nigdy kameleona nie widziałam na żywo. Chcę zobaczyć kameleona. To jest, słuchajcie, moje marzenie na nowy rok. O nie, te wiatraki, ja w jednym odcinku mi się tyle ich potrafiało, więc była masakra. Po prostu chodzi o to, że tutaj sobie zaczepiamy ten wietraczek na dole. Pyk. I tutaj w otwór wkładamy paseczek i to będzie latać. Niestety wam tego nie zaprezentuję, bo coś mi ten pasek tutaj nie wchodzi, ale pokażę wam tutaj na instrukcji, jak to ma mniej więcej wyglądać. Są różne kolory i po prostu to leci, jak się pociąga za ten sznurek. Dobra, ja zmierzam teraz do ostatniej niespodzianki, która bardzo mnie ciekawi, ponieważ jest to zabawka z tej serii świątecznej, więc mam nadzieję, że trafi się coś innego, coś czego jeszcze nie mam. I chyba tego nie było, tego lisa, a może był, może mam słabą pamięć. Na pewno w dzisiejszym odcinku nie było, więc tak naprawdę dużo nam się rzeczy trafiło. Popatrzmy, które my tutaj mamy. Na pewno mamy tak, Mikołaja, tego wilka, lisek teraz jest, sowa ten, więc nie mamy trzech pingwina, tej myszki i tego czegoś niebieskiego, więc troszkę szkoda, liczyłam, że więcej będzie tych zabawek, ale już chyba nie będę robiła kolejnego odcinka świątecznego, bo już troszkę święta, święta i po świętach. I dajcie mi znać koniecznie w komentarzu, z jakich zabawek, z czego byście chcieli właśnie odcinki, czy z Kinder Niespodzianek, czy z czegoś innego. Ja na nowy rok postaram się spełnić wasze obietnice, a tymczasem tutaj poustawiam moje zabawuczki. Oczywiście mieliśmy dzisiaj więcej innych zabawek, ale poustawiałam zabawki świąteczne, które mamy, więc okazuje się, że ten lisek już był. I tutaj wam pokazuję jeszcze Mikołajka, który nam się trafił w jednym z poprzednich odcinków, więc dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, która zabawka wam się najbardziej podoba, jeżeli chodzi o serię świąteczną. Ja mam tutaj numerki 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Napiszcie mi koniecznie, który numer jest dla was najfajniejszy. Mi ta piąteczka się podoba, ten Mikołaj z prezentem naprawdę jest słodki i uroczy. A tymczasem kochani, bardzo, bardzo dziękuję wam za oglądanie. Zobaczcie, ile mam tutaj czekolady z tych jajek. Kto chce mi pomóc, niech pisze ja w komentarzu. Jeżeli chcielibyście mi zrobić świąteczny prezent, to na dole czerwony przycisk subskrybuj. Jeżeli w niego klikniecie, to nic nie kosztuje, a mega uśmiech na mojej twarzy się pojawi i łapki w górę, jeżeli lubicie jajka niespodzianki. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, jakie filmiki byście chcieli zobaczyć na moim kanale i na moim drugim kanale Glam Paula jest film z moimi prezentami świątecznymi, co dostałam pod choinkę, także... Buziaki, pozdrawiam, do zobaczyska w kolejnych filmikach i wpadajcie też na drugi kanał Glam Paula, nie gram. Pa!